Witajcie moi kochani, z tej strony Wiktoria i dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem paczuszki od Clavier Nails. Ja już pozbyłam się wszelkich folii z tej paczki, żeby Wam tu zbytnio nie szeleścić i przechodzimy do unboxingu. Jedyne co bym chciała zaznaczyć na początku, że paczka przepięknie wygląda, naprawdę pudełeczko jest przecudowne i mega mnie urzekło. W paczce znajdujemy trzy lakiery, które mają próbniki tutaj u góry, także nie musimy szukać kolorków tutaj czy pod spodem, numerków, także to jest mega fajne ułatwienie. I znalazły się tutaj trzy kolorki, numerek 32007 oraz 64, że odstawiamy sobie tutaj na boczek. I co dalej się znalazło w paczce? Mamy dwa pilniczki i polerka. Polerka jest w gradacji 100x180, pilniczek szary, prosty, 180x240 oraz tutaj nasza udeczka 100x180, także póki co to sobie odłożymy tutaj może i skupimy się na lakierach. Sprawdzimy ich krycie, pędzelki oraz konsystencję. Może zaczniemy od tego. Ten jest fajny, najciemniejszy. Zobaczymy jak on się tutaj sprawuje. Konsystencja, jak widzicie, jest kremowa. Bardzo fajny pędzelek. Dość długi, jak na pędzelki, które dotychczas używałam. Chociaż, gdyby tak się bardziej przyjrzeć, jest to taki standardowy, myślę, standardowa długość. I zobaczymy, jak tutaj z włosiem na pędzelku, jak z kryciem. Też bardzo mało nabrałam, żeby Wam pokazać, jak wygląda. Aczkolwiek widzicie, że tutaj pigmentacja jest na plus, jak najbardziej na plus tutaj dla firmy, bo jedna warstwa i mamy pełne krycie. No spójrzcie, to jest jedna warstwa. Włosie Wam powiem, że przy pierwszym użyciu mega mięciutkie, więc to jest też kolejny plus. Także tak wygląda nasz kolorek. Wrzucamy do lampy. Odstawimy ją sobie tutaj, żeby nam świeciła bardziej w bok niż na lakiery. I przetestujemy może ten numerek 64. Zobaczymy jak on się sprawuje. To ja Wam chcę troszeczkę przybliżyć. On też, spójrzcie, mimo że to jest bardzo jasny róż, to tutaj widzę, że z kryciem nie ma kompletnie problemów i jedna warstwa nam wystarczy. Tutaj mniej więcej gdzieś są prześwity. Aczkolwiek ja bym się nie martwiła przy tak jasnym kolorze o to, ponieważ jest to problem wielu firm, że po prostu niekiedy trzeba dać cztery warstwy, a tutaj widzicie jedna i mamy pełne krycie. Także no jeszcze zobaczymy, jak to z tym brokatowym wygląda. Ja już mogę Wam tutaj oddalić i muszę sobie sięgnąć po kolejny tutaj próbnik i zobaczymy, jak to ten brokatowy tutaj wygląda. To jest numerek 32. On też zapowiada się bardzo fajnie. I zobaczymy, jak tutaj. On jest taki półtransparentny tutaj z brokatem, lekko różowy. Jeśli chcecie uzyskać ciemniejszy efekt, możecie dać więcej warstw. Ja zadowolę się takim, dość jasnym, ponieważ myślę, że to też mega ładnie wygląda. Także podsumowując, jestem bardzo mile zaskoczona. Lakierami pracuje się fenomenalnie. Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko na paznokciach będzie wyglądać. Aczkolwiek mega ładna buteleczka, bardzo ładnie zapakowana paczka i krycie, naprawdę jestem naprawdę pod wrażeniem i w szoku, że tak ładnie kryje przykładowo ten kolorek 64, ponieważ on jest bardzo jasny, a dał radę, spisał się bardzo dobrze. To już muszę wyciągnąć nasze próbniczki i tak kolorki prezentują się na wzorniczku. Mega ładnie, mega mi się to podoba.
No i cóż, moi kochani, ja Was zapraszam do sklepu Klawiera, ponieważ trwa aktualnie bardzo dużo promocji, więc możecie złapać te cudeńka w niższej cenie. I cóż, widzimy się w kolejnych filmikach. Cześć!